Siemanko, Szymon z tej strony, witam Was na moim kanale bardzo serdecznie, ogólnie i pokazuję Wam komiks Leo Neptun, czyli kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. Leo to autor z komiksu, w zasadzie jest pseudonim artystyczny, natomiast Neptun to jest kolejny już tom cyklu. Nie pamiętam dokładnie jak ma, co się nazywa Leo, gdzieś tu powinno być. Nie ma akurat, ale ogólnie rzecz biorąc to jest kolejny tom komiks uniwersum Aldebarana. Zaczęło się właśnie od Aldebarana, który nas wprowadził w ten świat. Betelgeneza będące kontynuacją, Antares, ocaleni anomalii kwantowe i powrót na Aldebarana. I teraz mamy kontynuację tych wszystkich tomów. Komiksy te wszystkie możecie wypożyczyć w Księżnicy Beskidzkiej w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Tam jest mnóstwo komiksów, w tym cały ten cykl Aldebarana. Generalnie cykl Aldebarana wprowadził pewne zasady odnośnie science fiction, czyli mamy fantastykę naukową pełną gębą. Jak sobie zobaczycie chociażby na tą mapę, która jest gwiezdną, nazwijmy to, która jest zarówno z przodu, jak i z tyłu, to mamy gdzieś tutaj umieszczoną Ziemię. Jest. Tutaj mamy dane Ziemię. Mamy też Aldebaran. To jest czwarta planeta chyba w tym systemie, jeśli dobrze pamiętam, która jest, gdzie mamy po prostu odległość od Słońca i takie dane porównywawcze typu ile dni ma rok i tak dalej, jakie średnice, jaki jest stosunek wód do lądów. Świetna sprawa, możemy sobie po prostu wyobrażać te krainy. Betelgeneza analogicznie, Antares to jest kolejna rzecz, planetę, którą odwiedzano. No i teraz mamy Neptuna. No i właśnie, z Neptunem jest ciekawie, bo to jest tak troszeczkę, bym powiedział, nietypowa opowieść, jak na Aldebarana, czy na uniwersum Aldebarana. Bo zazwyczaj było tak, że nasi bohaterowie, koloniści lecieli gdzieś, na jakąś planetę i zastanawiali się, czy ją skolonizować, nie skolonizować. Pojawiały się różne problemy, miejscowa fauna, flora, do tego istoty pozaziemskie, jakieś inteligentne gatunki, przeskoki czasowe, no pełny zestaw motywów science fiction, które mogą być. Czyli statki kosmiczne, podróże kosmiczne, obce planety i wszystko. Przy czym to jest fantastyka naukowa, więc mamy to opisane takimi parametrami, na jakiej zasadzie te światy działają. No dobra. I teraz tak. Tu jest inaczej. Tutaj mamy jakby kilka wątków, które kontynuują nas z poprzednich tomów, czyli mamy bohaterkę Manon, która była, jeżeli dobrze pamiętam, w ocalonych anomaliach kwantowych i mamy, która przechodzi szkolenie i zostaje przydzielona do takiego, nazwijmy, oddziału szybkiego reagowania, jeżeli chodzi o ONZ. Do tego mamy też naszą Kim Keller, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, Kim w każdym razie, ona jest postacią, która najwięcej, z perspektywy której najwięcej przygód śledziliśmy, tego uniwersum Aldebarana. Urodziła się zresztą na tej planecie i też jest tutaj, ma też swoje wątki, które są kontynuowane, powiedzmy, po poprzednich tomach, jeżeli chodzi o jej osobiste sprawy, nazwijmy to. Ale tu chodzi, główny wątek fabularny opiera się na tym, że do Ziemi zbliża się latający spodek. No niby nie byłoby to nic nadzwyczajnego. Wiecie, podróże międzygwiezdne, anomalie kwantowe, czasowe, kosmici i tak dalej. Gdyby nie to, że ten spodek w żaden sposób nie reaguje. Nie wiadomo, co się dzieje, po prostu zero reakcji, więc jest problem. I teraz tak, problemem jest to, że trzeba coś sprawdzić. I mamy w ogóle informację, napis po angielsku, czyli to są kosmici, teoretycznie, istoty pozaziemskie. Dlaczego jest coś napisane w obcym języku? No to cóż, mamy naszą Manon, która jest w tych siłach szybkiego reagowania. Lecą sprawdzić na ten statek, co tam się dzieje. Tu nagle jest jacyś martwi ludzie, jakieś roboty, interwencja i się pojawia problem. Duży problem. Ponieważ nagle okazuje się, że coś przegapiliśmy w naszym wszechświecie. Po naszej granicy jest jakiś inny statek.
i być może wrogi. I to trzeba będzie sprawdzić. I konsekwencje tego, co tam się dzieje, to już Wam opowiadać nie będę, bo tu jest wiele fajnych elementów, ale także nawiązań do poprzednich tomów. Więc z jednej strony główna fabuła, główne wątki są historią niezależną, ale no, generalnie nie jest to w tym momencie konieczne, bo ten główny wątek nie jest powiązany z Aldebaranem jako takim. Natomiast postacie, dlaczego są w tym miejscu, a nie w innym, kto jest kim, kto jest dowodzącym, kto jest na coś odporny, kto ma jakieś umiejętności i tak dalej, kto ma jakieś pragnienia, dlaczego powiedzmy w pewnym zakresie pewna rasa cywilizacyjna pozaziemskiej chce współpracować, a nie chce, to wszystko wychodzi z tego całego cyklu, z tych fajnych tomów moim zdaniem. I teraz tak, ja ten komiks przeczytałem z przyjemnością, ale ogólnie wciągnąłem się w to uniwersum Aldebarana. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jeżeli komuś nie podpadły ten tom, to w tym komiksie raczej nie ma czego szukać. Tym bardziej, że on ma bardzo specyficzny styl. Zarówno narracyjny, jak i rysunkowy. Jeżeli się przyjrzycie chociażby tym, to po pierwsze jest bardzo, bardzo dużo tekstu, opisów. Po pierwsze są opisy z perspektywy myśli. Po drugie, bardzo wiele jest tu przegadane w dialogach. Z uwagi na to, że to jest fantastyka naukowa, więc i oni muszą to przedyskutować. Muszą rozważyć pewne opcje. Styl rysowania też jest taki, bym powiedział, specyficzny. Charakterystyczne twarze, charakterystyczne uśmiechy, charakterystyczny styl, nawet fryzur tych ludzi. Przez co na przykład oni mi się wydają dość do siebie podobni. Taka jest stylistyka w tamtym okresie, w tamtych czasach, w tych wzorach, że to określę. Tutaj mamy właśnie też Kim Krutena ma krótkie włosy, które to jest dość powszechne, że to określę. Nie czytając poprzednich tomów, te pandopodobne stwory też nic Wam mówić nie będą. Więc generalnie tak, dla fanów serii komiks jak najbardziej. Dla tych, którzy chcieliby spróbować, to polecam zacząć zdecydowanie od Aldebarana, a nie od Neptuna. A i jeszcze raz dla podkreślenia, cała seria jest do wypożyczenia w Filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Raja. Dziękuję za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!